Dzień dobry wieczór, byczki. Czy zastanawialiście się ostatnio, jak odebrać Discord Nitro za darmo, oczywiście na Epic Games, ale bez podawania karty? Ja też się nie zastanawiałem, no bo powiedzmy sobie szczerze, chyba prawie każdy ma kartę i to żaden problem potem tę kartę odpiąć. Ale no cóż, mamy ostatnio na YouTubie takową epidemię, wywołaną po części przez kaszojady, oczywiście nie mówię. Kaszojady kaszojadami, niech sobie wrzucają jakieś filmiki z Forta czy czegoś innego. Okej, okay, ale generowanie losowych kart kredytowych to już tak jakby podchodzi pod łamanie prawa czy coś. I tutaj właśnie znalazłem filmik, który sobie dzisiaj omówimy. Zapraszam! Siemaneczko, z tej strony Heron. No siema byczku, kaszojadzie. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak odebrać Discord Nitro za darmo na 3 miesiące. Chyba raczej pokażesz reszcie kaszojadów z internetu, jak dokonać swego rodzaju oszustwa, ale okej, nazywaj to jak chcesz, nie? Byniu? Wchodzimy sobie w Discord Nitro, kupujemy to sobie, no i wtedy czekamy po jakiejś godzinie, do 24 godzin powinno wam to przyjść. Ja doskonale wiem, że mógłbym się teraz doczepić tego tekstu, że czeka się 24 godziny max, ale w praktyce to było pół godziny max oczekiwania na maila od Epika, ale takie wiecie, drobne sprostowanie. Powinno wam to przyjść na maila i wtedy odbieracie to sobie i pokażę wam już co dalej. Pomińmy fakt, jak wchodzi na maila, już dajmy mu trochę prywatności z tym mailem, aczkolwiek on sam to upublicznił, ale okej. A więc dobra, ja już dostałem tutaj e-maila. Zobaczmy kluczowy moment, jak to dodaję metodę płatności. Dajemy dalej. I wtedy dajemy dołącz metodę płatności, aby kontynuować. Tutaj dodaj nową metodę płatności. I dajemy karta kredytowa. Cytując naszego tutaj właśnie dzisiejszego bohatera filmu. I numer karty. Dam ją w opisie, ja tutaj sobie skopiuję z Discorda. I klikamy karta kredytowa. Czyżbyś nie miał swojej karty, ponieważ masz, no nie wiem, 12 lat? No mi to wygląda konkretnie na bycie kaszojadem, ale z drugiej strony każdy kaszojad, prawie każdy, poza tymi z Bidula, ma starych i może podejść do starego i powiedzieć: ej, tatusiu, daj kartę, bo potrzebuję sobie wycebulić Discorda Nitro za darmo. No wiesz ojcze, żeby koledzy mogli mi pozazdrościć, bo im pewnie nie pozwolili odebrać. Dawaj, proszę, obiecuję, że będę, nie wiem, wychodził z psem, wywalał śmieci, czy tam przymykał oko na kochankę, czy inne takie pierdoły, jakie w niektórych domach się dzieją. Po czym stary mówi, że dobra synu, dawaj, tu masz moją kartę i wystarczy, że tam wpiszesz numer, datę ważności i kod CVV. I tyle, i możesz odebrać. Nie musisz wcale okradać ludzi z danych ich kart, ewentualnie generować fałszywych kart. Tak, tutaj będzie 8, 20. Po czym nasz mały jegomość wpisał numer, no oczywiście nie karty starego, tylko jakiejś, no w zasadzie nie wiemy, czy kradzionej karty, czy może wygenerowanej, czy wyciągniętej komuś na ulicy. Ale dobra. Kurczę, młody, jak już masz numer, czyjś numer karty, a w zasadzie zapewne całe dane karty, czemu żeś jeszcze nie zajebał adresu zamieszkania? No bo kod pocztowy to już jest jakby jakaś część, ale kurczę, czemu nie poszedłeś o krok dalej i nie wziąłeś całego? No dawaj, nie krępuj się. Dawaj! I wtedy właśnie dajemy sobie dalej. Aha, tutaj się wpisałem. Teraz dajemy akceptuję. I zdobądź miesięczną subskrypcję Nitro. Oj byniu, oj byniu, ja nie wiem czy tam powinno być i zdobądź miesięczną subskrypcję Nitro, tam powinno być i pospierdol miesięczną subskrypcję Nitro, i zajeb miesięczną subskrypcję Nitro, i wycygań miesięczną subskrypcję Nitro, ewentualnie i ukradnij miesięczną subskrypcję Nitro, jak zwał, tak zwał. I tutaj wam może wyskoczyć takie powiadomienie, że jest wykorzystane. Wyskoczyło coś w stylu, że już zostało wykorzystane.
a powinno wyskoczyć coś w stylu i cyk, dzwonimy do prokuratury. Albo na pały. Ewentualnie powinno wyskoczyć coś w stylu idź po kartę starego.exe. Przenosi nas na Discorda. To zamkniemy. I przenosi nas na Discorda, po czym słyszymy: gratulacje użytkowniku. Udało ci się wycebulić Discorda Nitro sztuczną bądź jakąś inną kartą kredytową. Gratulacje. No i mamy Discord Nitro. No więc cóż, to byłoby na tyle. Ale dobra, już dobra, nie czepiam się tego młodzieniaszka. Uczy się dopiero, ma 12 lat zapewne, jeszcze nie wie zbyt dużo o życiu. Okej, w porządku. Jeszcze jedna rzecz, do której mógłbym się w tym filmie przyczepić, a konkretnie do komentarzy. Ponieważ wystarczy je poczytać i zobaczyć, że no u nas w Polsce to tak no... No, tak troszkę... Konkretnie każdy 10-latek zapewne próbuje w ten sam sposób podpierniczyć to darmowe Nitro, a konkretnie odebrać w cudzysłowiu. I okej, może nie mają jak inaczej, ale czy to od razu jest dobre posunięcie, żeby szukać sztucznych kart? Podkreślę, no weźmy sobie ten zwrot, sztuczna karta kredytowa w cudzysłów, i zastanówmy się, czy to aby na pewno jest legalne, no chyba nie. Spoiler, nie jest legalne. Oprócz tego zauważyłem, że nasz młodziak wrzuca Fortnite'a na YouTube, na swoim kanale, bo tam jeszcze sobie przepatrzyłem, co jeszcze wrzuca, czy może jakieś inne genialne pomysły go nie naszły. I powiem szczerze, nikt nie pytał, więc na tym kończymy dzisiejszy film. Każdy, kto obejrzał ten film do końca, niech napisze komentarz credit card. Oczywiście, jak zawsze, pisownia dowolna, możecie to napisać fonetycznie, jak tam chcecie. Zostawcie łapkę w górę i do usłyszenia, cześć!